Witam was ponownie w grze Star Wars Jedi Ocalały. Ja jestem Sarge i dzisiaj postaramy się dostać na modliszkę, by opuścić planetę Coruscant wraz z Boudem i Bravo, którzy przeżyli wraz z Kalem ostatnie wydarzenia. A propos Bravo, to mam jeszcze do nadrobienia wpis na jego temat, którego wcześniej nie sprawdziliśmy. Bravo, pilot załogi Kala, to weteran walk u boku Saw Gerrery. Kal i Bravo wykonali razem wiele udanych misji podczas walki z Imperium. Niewiele na jego temat, wprawdzie, no ale zapomniałem dwa odcinki temu chyba pokazać wam ten wpis, więc teraz to nadrabiam. Tymczasem zmieńmy sobie jeszcze wygląd Kala. Czymś takim pobiegamy dzisiaj. No i możemy od razu ruszać, no bo mamy przygotowany plan, żeby dostać się na modliszkę. Strzelam! Bravo nas osłania! Szykuje się walka! No proszę. Ładnie! Kurczę! Pokaż mi cel! Poszło lepiej niż myślałem. Teraz ten. O kurczę! Rewelka! Dobra robota, Kal. Coś możemy zbadać? Oto hangar. Mam nadzieję, że modliszka jest w jednym kawałku. A no właśnie. Jako, że towarzyszy nam znowu Boud, to możemy oczywiście wykorzystywać jego zdolności w walce. A ponieważ bardzo dobrze się to sprawdzało, bo potrafił on nawet ogłuszyć wroga, to wypadałoby ciągle z tego pokorzystać tutaj. Lecimy. Gdzie zniknął? Prosto między oczy. Bardzo dobrze. I patrzcie. Nie mogę. No ale kurczę, tam Bravo ciągle strzela, tak jak się umówiliśmy ostatnio. I świetnie się to sprawdza. Blaster gotowy. A tutaj możemy wejść? Wygląda na to, że nie. Dobra, lecimy z wami. Znajdę twój słaby powód. Tak jest! No i super, tam jeszcze kolejni. Ciągle będę starał się odbijać te strzały. Brawo, ratuje nam tyłek! Chyba już czysto. Na razie przynajmniej, zobaczymy jak będzie później. Gdzie jesteś? Chodź tu! Serio? Kolejni? Nie zawiodę! Dobry jest! Po prostu z nim walczcie! Wow! Po prostu świetnie. Całe szczęście, że te upadki... Jesteś już trupem. W rzeczywistości nie robią nam dużej krzywdy. Moja kolej! Dobrze. Wiecie co? Chyba lepiej tego najpierw pokonać. Już się to udało. Nie uciekniesz. Zmiana postawy. Nie mogę! Patrz na to! Idealnie. I po wszystkim. Wow, a tu Bravo, okej. To było dziwne. Błyskawicznie tutaj się przemieścił, to mu trzeba przyznać. O, najważniejsze, że skutecznie. To co, ruszamy? Z-95. Nieźle. Przejmujesz pałeczkę, Boud. Czułem, że będzie się palić. Widzimy się w powietrzu. Gotów? O, fajna ta nasza randka, ale jeszcze mi nie zapłaciłeś. To lokalizator? Drugi jest na modliszce. Jak przycichnie, to mnie znajdź. Rozliczymy się. Ta, zaufam ci. Widziałeś dane. Mamy sporo pracy. Chyba zdałem, co, Bidi? Boud! Niech moc będzie z tobą. Świetnie walczysz, Kal. Zobaczmy, jak latasz. No dobrze, wrócić na pokład modliszki. Szkoda, że bez naszych dawnych towarzyszy. Jak tam, Bidi? A, cokolwiek to jest, musi zaczekać, aż będziemy bezpieczni.
i ten Biddy, który zasiadł też na miejscu pasażera. Droga wolna. Portal jest w trakcie konserwacji. Kiedy się przebijemy, skaczemy w nadświetlną. Musimy zaryzykować. Nadużyliśmy ich gościnności. No, ciekawe, czy to będzie takie proste się stąd wydostać. Ale oby. Oby się udało. Mamy towarzystwo! No, wcale mnie to nie dziwi. Hamuj na mój znak! Opadniemy za nich! Przyjąłem, brawo. To było dobre posunięcie. Proszę. Mamy ich jak na widelcu. Dobra robota. Oby to byli już wszyscy. Nie lubię długich pożegnań. No nie wszyscy jeszcze. Nadlatują. Wyjdę z szyku, odciągnę kilku. Dzięki, Bolt. Powodzenia. Tobie też. Do zobaczenia. Mogę ich zgubić! Trzymaj się! Aż szkoda, że osobiście nie możemy w tym wziąć udziału. Tylko jesteśmy trochę takimi biernymi obserwatorami. Wow, no nieźle. No, można i tak. Sam mnie tego nauczyłeś. Tedy. Jeszcze trochę. Nadlatuje więcej z powierzchni. Są za nami. Niedobrze! Przepadły! Już prawie! O nie! Brawo! Noż kurde! Tak niewiele brakowało. Kolejnego towarzysza straciliśmy. Trochę oberwaliśmy. Przeprowadź diagnostykę, a ja wyślę dane. Może jest jeszcze jakaś nadzieja, że jakimś cudem Bravo się uratował, no ale źle to wyglądało. Wysłane. Oby ta informacja się przydała. Udało się. No ale jednak nie wszystkim. Ej, czy ty kręcisz holofilm? Hej! Co, mam dobrze wypaść, jasne? Bierz mój lepszy profil, nie? Kopeta ze stołu, młody. No cóż, mamy szczęście. Ta książka jest kopią z archiwum Jedi. To świetnie, Sir. Szkoda tylko, że Imperium zniszczyło całą resztę. Cierpliwości. Tej wojny nie da się wygrać szybko. Ani samotnie. Stara dobra załoga z poprzedniej części, co? No, jest też Merin. Galaktyka jest wielka, droidzie. Widziałam jedynie cząstkę tego, co oferuje. Ale kiedyś powrócę na Datomirę i wyszepczę śpiącym siostrom to, czego się dowiedziałam. Nie jesteś zaproszony. Wiesz, nieczęsto tak zdradzam stare rodzinne przepisy. No i co myślisz? Merin! Dobre to. Przydałaby się sól. Nadmiar soli szkodzi zdrowiu. Ale to jest pyszne, Gris. Mógłbym za to zapłacić. Naprawdę? Hej! Może zacznę wystawiać rachunki, Kal. Hej, czy ktoś jeszcze poza mną czuje swąd? O!
Kal, jak wspaniałomyślnie przejął od Merin jedzonko. Żyroskop nawala. No świetnie. Jest tu jakiś port, w którym nas od razu nie wydadzą? Ta. Pokaż układ, Kobo. A więc to tu osiadłeś. Po środku pustkowia. Można by się tam przyczaić. Jeśli ktoś wie, jak naprawić modliszkę, to Gris Drytus. Damy radę? Czyli jednak nie trzeba będzie dłużej czekać, żeby spotkać się z Grisem chociażby. Będąc już na pokładzie modliszki, daleko od Coruscant, Kal przesyła Saugererze zdobyte informacje wojskowe i uruchamia diagnostykę układu statku. Gdy Kal rozmyśla o utraconych przyjaciołach, Bidi odtwarza nagrania załogi modliszki z nieco weselszych czasów, żeby go pocieszyć. Gdy nagranie dobiega końca, raport diagnostyczny wskazuje usterkę żyroskopu. Kal wie, że tylko Gris Drytus potrafiłby naprawić modliszkę, więc obiera kurs na Kobo, nowy dom Laterończyka. No ja się bardzo cieszę z tego, że będzie okazja go spotkać. Ale patrzcie, nowych wpisów jest tutaj więcej. Proszę bardzo. Czyli na temat Kala, aha, bo to po prostu dana postać będzie miała różne dodatkowe wpisy. Kal, który ledwo zdołał uciec z Coruscant, zastanawia się, czy minione lata walki z Imperium były warte zachodu. Dawni kompanii z załogi modliszki rozproszyli się po całej galaktyce, więc Kal jest teraz sam. No ale myślę, że będziemy pewnie prędko zdobywać dawnych przyjaciół, a raczej rekrutować ich ponownie. Sławny onderoński buntownik Saugerera współpracuje z Kalem Kestisem przy operacjach przeciwko Imperium. Guerrera powierza Kalowi i jego załodze zadanie uzyskania informacji wojskowych znajdujących się na jachcie senatora Daho Seijiana. No, pana Saugerere myślę, że od razu się pamięta, chociażby z uwagi na tego charakterystycznego aktora, który udziela mu twarzy i pewnie w angielskiej wersji językowej też i głosu. Mistrz Jedi Jarro Tapal był generałem w czasie wojen klonów i nauczał swojego padawana Kala Kestisa nieugiętości i dyscypliny. Tapal został śmiertelnie ranny w wyniku rozkazu 66, ale podczas ucieczki zdążył przekazać Kalowi swój miecz świetlny. Mądrość Jarro Tapala nadal prowadzi Kala, pomaga mu w stawianiu czoła nowym wyzwaniom. No, rozkaz 66 to oczywiście jest ważne wydarzenie w uniwersum Star Warsów, czyli ten rozkaz, który miał zaowocować eliminacją wszystkich Jedi. No, jeszcze część uszła z życiem, ale Jarro Tapal niestety tego nie przeżył i też o tym opowiadała retrospekcja w poprzedniej części serii. Szukając zemsty, dziewiąta siostra zastawia na załogę pułapkę, zabija senatora Seijiana, a w strzelaninie, która się potem rozpętuje, giną też Gabs i bliźniaki. Aby zyskać nieco czasu dla Bołda i Bravo, Kal staje do walki z dziewiątą siostrą i ją pokonuje. W hangarze Kal wręczał Bołdowi lokalizator, żeby najemnik mógł go potem odnaleźć i przybyć po zapłatę. Gdy imperialni ścigają pozostałą załogę, Bołd odciąga kilka myśliwców, ale statek Bravo zostaje zastrzelony przed uzyskaniem prędkości światła. Kal znajduje się na pokładzie modliszki z Bidi, bezpieczny, ale samotny. Aha, czyli tutaj to wcześniej przeczytałem, trochę w innej kolejności. No i modliszka to luksusowy jacht model S161, modliszka XL, wybudowany przez laterońskie stocznie kosmiczne. Pierwotnie pilotował go Gris Drytus, który lekkomyślnie wziął na jego zakup olbrzymią pożyczkę. Pamiętamy, modliszka to ekskluzywna jednostka, która oferuje komfortowe wnętrze i mocny kadłub. Po zuchwałej ucieczce z fortecy Inkwizytorów statkiem od kilku... pewnie lat dowodzi Kal Kestis, który wciąż walczy z Imperium Galaktycznym. No dobra. Posprzątajmy, zanim odwiedzimy Grisa. Wiesz, jak nie lubi bałaganu.
to rozumiem, że najpierw się rozejrzymy. No, nie zmieniło się tutaj, widać, za wiele. Można się poczuć jak w domu, kurczę. Ale trudno o to, żeby nagle statek wyglądał zupełnie inaczej, prawda? Tutaj coś mamy. O, linia montażowa, proszę bardzo, czyli to oznacza, że będę mógł... No właśnie, miecze świetne i BD-1 można teraz personalizować w warsztatach, które znajdziesz podczas gry, na przykład na pokładzie modliszki. Teraz możesz zmieniać kolor swojego miecza świetlnego, możesz również zmienić jego komponenty, materiały i stan zużycia. Dodatkowe opcje personalizacji miecza świetlnego możesz znaleźć podczas rozgrywki. No i tak samo możemy personalizować części, materiały, lakier i stan BD-1. Dobra. Zanieśmy to do warsztatu. Warsztat był po drugiej stronie, jak dobrze pamiętam. Więc zaraz tam pójdziemy faktycznie. No, żadnych dodatkowych pomieszczeń modliszka się nie doczekała oczywiście, no ale trudno, żeby tutaj się znalazło miejsce na jeszcze kolejne pomieszczenia. Do roboty! No i mamy. Aha. Naciśnij trójkąt, by zobaczyć podgląd różnych postaw w warsztacie w dowolnym momencie. Podwójne ostrze. Podwójny chwyt. No dobra. Czyli tak, miecz świetlny. I mamy komponenty. Możemy zmieniać z tego, co udało się do tej pory zgromadzić, a oczywiście będzie tego więcej. Mieliśmy do tej pory komponent Jarotapala, mistrza naszego Kala Kestisa. No to weźmy nowe, cierpliwość. No i tutaj też cały zestaw cierpliwości sobie ustawimy. Tu akurat głowicy nie posiadam, więc o cały zestaw na razie trudno jeszcze. Ale prawie cały zestaw, tylko właśnie mi brakuje tej głowicy tutaj. Więc to zostanie tak jak jest teraz. Jeśli chodzi o materiały. Główny, drugorzędny, akcent, chwyt. No jest tego naprawdę tutaj sporo. Dobra. Bierzemy po prostu. Połysk też możemy sobie zmienić. Nie zmienia to akurat jakoś bardzo tego chyba. Ale powiedzmy, że tak to na razie sobie damy. I teraz, żeby się nie pomylić. Tutaj drugorzędny. Tak. Tutaj zastosowane już. Akcent. Oj, to powiem wam, że z tym jakoś bardzo nie będę chyba kombinował na dłuższą metę. Możemy dać ten stop metali. No i stan wysłużony, stary, wiekowy, zadbany i doskonały. A to też ciekawe. A dajmy na razie doskonały, żeby idealnie wyglądało. Jednak ten kolor główny chyba bym mimo wszystko zmienił. A to wiecie co, dajmy na razie coś takiego. Poszło łatwiej niż z konstrukcją mojej pierwszej broni. Tylko jeszcze chyba ostrze zostało. No kolor możemy zmienić. Niebieski najbardziej mi tutaj będzie chyba pasował, ale weźmy teraz zielony dla odmiany. I gotowe. No i jeszcze BD-1. Też jest tutaj tego naprawdę sporo. Fotoreceptory. Okej. Okay. To damy też. Zmienimy na kolejne. Czyli ta linia montażowa. Kolejny zestaw. Jeśli wszystkie elementy sobie zmienimy, to będzie jakaś większa różnica, powiedzmy. Do tego jeszcze materiały. Czyli tutaj właśnie te kolorki się nam zmienią. Barwy początkowe, albo tutaj mieszanka początkowa. I tu właśnie możemy spróbować zmienić. Tak samo drugorzędny. Dobra. Dajmy tak na szybko zmianę. A, bo tutaj tylko ten akcent to niewiele nam zmienia faktycznie. Powiedzmy, że tak damy. I też możemy ustawić stan doskonały albo... wiekowy, czy inne pośrednie. Damy doskonały na razie. To wystarczy.
No i tutaj te postawy możemy sobie zmieniać, tak jak w punktach medytacji. Na razie zostawię to, co mam. No i możemy odejść. Jeszcze trochę. Ruszajmy do kokpitu. BD-1 troszkę teraz taki niepokolorowany. No ale będzie jeszcze opcja, żeby to pozmieniać. Innym razem. Teraz wracajmy rzeczywiście. O, a tu patrzcie. Wcześniej to tutaj były roślinki Griza, prawda? Nie używałem ich od złomowiska na brace. Dał mi je Prawf. No proszę, jakie wspomnienia. Skrzynka z narzędziami Kordowy z Bogano. Większość jego rzeczy pewnie wciąż tam jest i na kogoś czeka. Pamiętamy naszą wizytę na planecie Bogano. Pióro ptaka Shio powinno przynosić szczęście. Każdy taki przedmiot to jakieś wspomnienia. Solniczka Griza. Ale gdzie zostawiłem pieprz? Nie mam pojęcia. Codziennie się zastanawiam, czy dokonałem słusznego wyboru. A to jest oczywiście holokron zniszczony przez Kala pod koniec poprzedniej części. A holokron zawierał lokalizację poszczególnych Jedi. Kal uznał, że lepiej to będzie zniszczyć, żeby nikogo do tych Jedi nie doprowadzić. No dobra, czyli co, mieliśmy przejść do kokpitu? Jest planeta Kobo. Póki co nieźle. A to co? Lądujmy. Wszystkie systemy padają. Jakiś pomysł? Restartuję silniki. Nieźle mały. No, żebyśmy się całkowicie nie rozbili w końcu, bo to się źle skończy. I nawet Gris nam wtedy tej modliszki nie naprawi. Nie dolecimy do hangaru. Lądujemy. O, oczywiście, że musi być jakiś pretekst. Trzymaj się, Billy. Musi być jakiś pretekst, żebyśmy ruszyli tam pieszo, co? Mało brakowało, abyśmy zlecieli. Spalone. Bez naprawy nigdzie nie polecimy. Dobrze. Jesteśmy tu. A to musi być placówka. A, chyba w końcu zobaczymy kantynę Griza. Dobrze. Chodź. No i proszę. Planeta Kobo przed nami. Już się nie mogę doczekać, żeby zacząć te tereny zwiedzać, biorąc pod uwagę, że w tej odsłonie mieliśmy dostać większe lokacje niż w poprzedniczce. Jestem bardzo ciekaw, jak będą mocno rozbudowane. Może z okazji wizyty na nowej planecie zmienimy sobie kolorki tego wyposażenia ponownie. Lecimy po kolei. Dobra. No i ruszajmy. Tak tu spokojnie. Prawo by się to spodobało. Dobra, mały. Daleka droga przed nami. No cóż, by się to spodobało, co? Wygląda na to, że no nie ma co liczyć chyba na to, że Prawo przeżył te wydarzenia. Okej. Czyli Gris jest po drugiej stronie? Pozwolisz, że się temu przyjrzę? Wizjer BD. Lornetka. No właśnie.
Fakt, że mamy większe lokacje, sprawia, że sensowne jest też oznaczanie różnych miejscówek. Na przykład tutaj mamy tron to żółwia. A to dopiero wielka bestia. Mamy cel. Teraz trzeba do niego dotrzeć. I patrzcie, od razu widzimy mniej więcej, jak daleko stąd to będzie. Spoko. Po tamtej stronie jesteśmy tutaj, a musimy przejść tu. A ostatecznie cel znajduje się tutaj. To nieźle. Rozumiem, że tu to raczej nie ma szans, żeby zeskoczyć. Jest za wysoko. Ale poszukamy jakiejś rozsądniejszej drogi. O! Luker Hulk? Co tu robi stary krążownik separatystów? Kurczę, trzeba przyznać, że każdy taki smaczek dla fanów to jest coś wspaniałego. Raz, że odwiedzamy różne... Ostatniego Luker Hulka widziałem na Brace. Dawno temu. Prawów. I co byś powiedział na to? Dalej, modliszka sama się nie naprawi. Liczę tylko na to, że Gris ma potrzebne części. Raz, że odwiedzamy różne znane lokacje, takie jak Coruscant, ale i obecność mniejszych lub większych nawiązań. Nie tylko właśnie pod postacią lokacji, ale też krążowników, przeciwników i tak dalej, i tak dalej. No to świetna rzecz. Aha, to rozumiem, że tam muszę iść, więc jeszcze bym się rozejrzał, bo tutaj chyba ślepy zaułek będzie. Na pewno punkt medytacji. Chociaż patrzcie, ta ścieżka się rozwidla w różne strony. Ale zdecydowanie tu raczej jest dalsza droga. Czyli co? Możemy pomedytować. Nie mam chyba jeszcze punktu umiejętności. No właśnie, czyli jeszcze muszę poczekać. A tutaj trening pustki. Ciekawe. Na razie może tego nie będę sprawdzać. Idziemy dalej, mały. Ale rozumiem, że to jest takie miejsce, taki sposób, żeby sobie trenować właśnie różne zdolności odblokowane wcześniej. No i proszę bardzo, na przykład tutaj mamy fotoreceptory kolejne dla BD-1. Więc właśnie w takich skrzynkach szczególnie często znajdujemy, albo może i zawsze znajdujemy różne elementy kolekcjonerskie, kosmetyczne dla BD-1 czy dla Kala. Luker Hulk tu jest, ale wrota chyba nie działają. No ale cóż, raczej nie ulega wątpliwości, że prędzej czy później będą musiały zadziałać i że jeszcze tam się wybierzemy. Tylko trzeba na to poczekać. No a tutaj? Czekaj! Stój! Uszkodzona maszyna pogłębiająca. Prowizoryczne maszyny poskładane w pośpiechu są często podatne na awarie. Poszukiwacze Skobo przekonali się o tym, gdy używali ich nie zważając na ograniczenia maszyn. Wow! Oż kurde! A to niespodzianka? Zaczyna się, co? Od razu skanujemy. Drgawiec. Uważnie słuchaj odgłosów czekających w zasadce. Obserwuj ich kołnierz, aby przewidzieć, kiedy się przemieszczą i zaatakują. Drgawce, zwane skoczkami, z konieczności nauczyły się dostosowywać do swojego otoczenia, czekają w wykryciu, aż jakaś pechowa ofiara zbytnio się nie zbliży. Wtedy uderzają z zaskoczenia, licząc na zranienie celu ostrymi pazurami i groźnymi zębami. I było blisko, żeby faktycznie mnie to zaatakowało. Patrzcie, patrzcie. Naprawdę. Jak się kamuflują. Zardzewiały. Tak jak wszystko wokół. No, to zardzewiałe coś to droid wydobywczy. Droidy są powszechnie używane do pracy fizycznej w całej galaktyce, gdzie pomagają organicznym robotnikom. Kobo nie jest wyjątkiem. Tutaj, tak samo jak wszędzie indziej, po zakończeniu prac są one haniebnie porzucane i niszczeją. No i dalej już nie pójdziemy, niestety. A tam... Tak wygląda.
Jakbym jednak mógł poskakać trochę. No proszę. Interesujące. Zawsze właśnie trzeba zwracać uwagę na te ściany. Są dość charakterystyczne. To już 6 odłamków priorytu. Tego typu ściany są naprawdę dość charakterystyczne i można łatwo od razu zwrócić uwagę, że to jest coś, co powinno nas zainteresować. A tu proszę. A to widzę, że nawet nie ma sensu szczególnie się czaić, jeśli mamy do czynienia z tymi nowymi przeciwnikami, tylko od razu warto zaatakować, nie czekając zbyt długo. No to wygląda na to, że w dalszą drogę będziemy mogli udać się w następnym odcinku i wtedy tak na dobre zobaczymy, co planeta Kobo będzie miała do zaoferowania. 0,4% tej planety na razie za nami. No, jeszcze dużo przed nami, to pewne. Rzucę tylko jeszcze okiem, czy czegoś nie przeoczyłem tutaj w międzyczasie. Surowa planeta Kobo była niegdyś granicą ekspansji Wielkiej Republiki, ale teraz jest zaledwie cieniem na pograniczu zewnętrznych rubieży. Po odejściu Republiki Kobo stał się domem dla społeczności poszukiwaczy, którzy marzą o wzbogaceniu się na surowcach naturalnych i zapomnianych skarbach planety. Jednak Kobo obfituje jedynie w napady bandytów, więc pozostaje jedynie zakurzonym i w dużej mierze zapomnianym peryferium galaktyk. Więcej o przekopie. Przekop to kręty kanion o zróżnicowanym terenie i niebezpiecznych urwiskach, który upodobali sobie poszukiwacze podczas gorączki priorytu na Kobo. Teraz jednak jego szczeliny zaśmiecone są rdzewiejącymi maszynami, a nawiedzają je cienie przeszłości i stwory pilnujące swojego terytorium. I tutaj mamy te rzeczy, które udało się na tym obszarze oznaczyć i zeskanować. No i to właśnie już odczytaliśmy sobie wcześniej. No dobra, zapiszę sobie w takim razie w tym miejscu grę przy punkcie medytacji i w następnym odcinku będziemy się wybierali w tamtym kierunku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnym. Cześć!